Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że dzisiejszy wieczór będzie rejestrowany. Istnieje zatem szansa, że zostaną Państwo uwiecznieni w finalnej wersji nagrania. Jeżeli unikacie płacenia alimentów, twierdząc, że przebywacie za granicą, ukrywacie się przed policją lub oszukujecie przyjaciół, utrzymując, że nie dostaliście żadnego biletu, radzimy opuszczenie widowni. Pozostanie na sali oznacza zgodę na wykorzystanie Państwa wizerunku i ewentualny przypał. Uprzejmie proszę również o wyłączenie dźwięku w urządzeniach mobilnych. Zwykło się mówić w telefonach komórkowych, ale część z Was wygląda jak właściciele fabletów. Wydarzenia nie można rejestrować ani rozpowszechniać, gdyż jest na to jakiś paragraf, ale jeżeli mimo wszystko postanowicie podjąć ryzyko, to na Boga trzymajcie aparaty poziomo. A teraz, mili Państwo, rozsiądźcie się wygodnie na tych mało ergonomicznych krzesłach, ponieważ czwarte urodziny Stand Up Polska. Czas zacząć. Dzisiejszego wieczoru specjalnie dla Was wystąpią Maciej Buchwald, Kaweł Felik, Cezik, Wojciech Kiedorczuk, Sebastian Rejent oraz Kuba Buchwald-Różyło. Wieczór poprowadzi Wasz Roastmaster Michał Kępa. Osobiście muszę powiedzieć, że ja gardzę tego typu humorem i imprezami, jakie tutaj się odbywają. No ale nie tylko ja dzisiaj na tej scenie za 1000 zł zrobię wszystko. Czwarty duży roast to jest mniej więcej Stand Up Polska, czyli nas tutaj. Czwarta, powiedziałbym, gwiazda. Był Szymon Majewski, był Hubert Urbański, potem zrezygnowaliśmy z gwiazd i wzięliśmy Kędziora. Generalnie wszystkie roasty na pewno bardzo pomogły roastowanym. Kędzior jest teraz wodzirejem na imprezach w Warszawie. Szymon Majewski w polskim internecie ma status gdzieś pomiędzy bonusem BGC Klocuchem a wideoblogiem Jana Pietrzaka. A Hubert, no cóż, jak to Hubert, cokolwiek teraz robi, na pewno realizuje swój plan B. Panie i panowie, mam bardzo wątpliwą przyjemność zapowiedzieć gwiazdę dzisiejszego wieczoru. Czesław Mozil, żadnych braw, proszę. Super, dokalibrowałeś muzykę do... Czujesz się, jakbym był na planie Hobbita, naprawdę. Czy jesteście gotowi na wieczór pełen chamskich i mocnych żartów? Czy jesteście gotowi na błyskotliwe puenty i przekraczanie granic? Czy jesteście gotowi na 1,5 godziny mieszanki oburzenia i śmiechów? To włączcie se roast Huberta Urbańskiego na YouTubie. Tam nie było Macieja Buchwalda. Dzisiaj będzie Maciej Buchwald i będzie pierwszym roastującym. Maciej, jesteś reżyserem, prawda? Jesteś reżyserem, nakręciłeś 5 filmów i teledysków. Łączna długość twoich filmów to jest około 13 minut. To już nawet nie chodzi o to, że wszystkie twoje filmy trwają tyle, że zmieściłyby się w Teleekspresie. Gorsze jest to, że wszystkie twoje teledyski mógłby zapowiadać Marek Sierocki. Maciej, jako reżyser łódzkiej filmówki musisz szukać różnych źródeł zarobkowania, to jest dosyć oczywiste. Ale ostatnio, to ciekawe, taki zwykle biedny Buchwald
Nagle zaczął stawiać wszystkim alkohol, nagle zaczął jeździć lepszym samochodem, nagle zaczął przechwalać się hajsem. I dokładnie w tym momencie w mediach pojawiło się to. Przypadek? Nie sądzę. Panie i panowie, mam bardzo wątpliwą przyjemność. Żadnych braw. Maciej Buchwald! Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, chciałbym też Michała pojechać za te rzeczy, co robił, bo jedzie mnie za teatr improwizowany, za to, że jestem reżyserem i tak też chciałbym, ale problem z tym, że on niewiele robi. Na zasadzie nic. Więc jest ten problem, ten żart, że moja dziewczyna musi mieć lustro na głowie. Powiedziałbym, że ty w trakcie seksu musisz mieć worek na głowie, ale gdyby nie to, że nie masz dziewczyny. Ale przejdźmy do rzeczy. Znacie ten żart? Był sobie Polak, Duńczyk i frajer i nazywał się Czesław? Ten żart siedzi tam. Ale o Czesławie będzie później. Wypada zacząć od naszego Roastmastera, czy też jak się mówi w rodzinnych stronach Mozilla, Reistmeistra. Czy też jak się mówi w rodzinnych stronach Kępy, Hop, który godo. Co ciekawe, w rodzinnych stronach Fiedorczuka mówi się na taką osobę osoba. Michał Kępa, Michał pochodzi spod Beskidzia, ma małą grupkę swoich fanów i oni nawet mają specjalną nazwę na jego żarty, są to suchary beskidzkie. W środowisku stand-upów też mamy takie określenie, jak ktoś odpierdala na scenie kemping, czyli potwornie zamula. To jest ciekawe, że Czesław i Gaweł wychowali się za granicą, a Kępa mówi od nich gorzej po polsku. Jest takim... On jest odpowiednikiem takiej baby na targu, która siedzi, o Jezu, Jezu, Jezu. O Boże, ojojojo. Jak ktoś widział kiedyś go na scenie, to wie o co chodzi. Jak ktoś nie widział, to zazdroszczę. I kiedyś też była taka sytuacja, że znajoma zaprosiła Michała na studniówkę, bo już naprawdę nie miała z kim pójść. I Michał przyszedł z plecakiem i z wałwą, bo myślał, że to trwa 100 dni. Ja się zmierzam do tego, że jest dosyć głupi. No ale dosyć o Michale, przejdźmy dalej. Wojtek Fiedorczuk. Ciężko mi krytykować Wojtka, bo jest sympatycznym kolesiem, jest pozytywnym kolesiem. Bardziej pozytywnym od testu na HIV Czesława. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziwaka. Wszystkiego najlepszego, Wojtek. Kiedyś też pamiętam, Wojtek ukradł mi rękawiczkę i wysłał do mnie list z żądaniem okupu za nią. I wyciął, tak jak zawsze szantażyści, wyciął literki, tylko że wcześniej napisał je ręcznie i po prostu był jednym charakterem pisma, więc... zeszytu, więc... Domyśliłem się, że to on. Ale Wojtek jest w jakiś uroczy sposób niezdarny. To jest taki typ człowieka, o którym mówi się, że jak jest szeroka droga i tam leży na środku gówno, to się wie wdepnie. Bo z kolei o takich ludziach jak Gaweł się nie mówi po prostu. W ogóle, bo nie ma o czym. Dlaczego? No Gaweł jest przeraźliwie nudny, jest potwornym nudziarzem. I taka mała kuchnia dla was, że przed roastem Gaweł wysłał do nas takiego maila i napisał, że właśnie chłopaki, jakbyście mieli pomysłu, tu jest trochę o mnie, żebyście mieli żarty i nikt kurwa tego nie przeczytał. Ty przeczytałeś? Bo jesteś równie nudny. Ja od razu tego maila chciałem wrzucić do spamu, ale dostałem maila zwrotnego ze spamu, żebym wypierdalał z tym. On jest tak nudny, że jak wpisujesz Gaweł Fylika w Google, to komp się wiesza. Jest tak hardkorowo nudny, że pracował kiedyś na infolinii, jako sygnał. Po środowisku stand-upowym krąży taki dowcip, że wchodzi Gaweł do baru i wszyscy spierdalają na zewnątrz.
Widzicie, nawet żarty o nim są nudne. Już się nudzą. Już się nudzą. Nie, no, ale prawda jest taka, że Gawoł jest tak nudny, że gdyby dostawał złotówkę za każdy raz, kiedy jest ciekawy, to byłby dalej tak samo biedny, jak jest, bo jest też biedny. Jest tak biedny, że nie jest w stanie wtrącić do rozmowy swoich 3 groszy. I bardzo dobrze, bo byłoby to na pewno chujowe. Dobra, jest z nami Muflon. Siema, Dexter, co tam w laboratorium? Gryffindor traci 100 punktów. Muflon jest freestylerem i zamierza dzisiaj freestylować, więc stwierdziłem, że nie będę pisał na niego żartów, tylko też zrobię freestyle. Więc mam generalnie przejebane, bo jak mi nie wyjdzie, no to będzie lipa, ale z drugiej strony ja nie jestem raperem, więc nie będę miał tak przejebane, jak to kiedy jemu nie wyjdzie. Dlatego chcę zrobić teraz freestyle na Muflona. I żeby był dowód na to, że to freestyle, to wezmę po prostu od was słowo i będę nawijał do Muflona, nie? Smoczek! Smoczek, dzięki. Dobra, uwaga, elo, jadę. Dostałem... Koniec. Dobra, dostałem temat smoczek, to ma w ustach dziecko. Ty wyglądasz jak dziecko i rymujesz kiepsko. Temat mam jakiś tam dziecięcy, ty masz widok chłopięcy i patrzenie na ciebie już mnie męczy. Nawijam teraz nawet bez muzyki, a i tak mam lepsze w tym wyniki niż ty. Będziesz to robił, myślisz, że jesteś zajebisty, a jesteś śliski jak Cezika i Czesława Pyski. Jesteś dosyć brzydki. Jesteś chujowy i to jest kiepska sprawa. Jesteś bardziej chujowy niż piosenki Czesława. Jesteś słaby, moje rymy to złoto. Jesteś tak słaby, jak Wielkim Kępa jest idiotą. Mogę nawijać jeszcze dalej o smoczku. Stary, wypierdalaj to, stań sobie z boczku. Stań sobie gdzieś obok tej sceny, bo na niej we dwójkę stać nie będziemy. Bo jest miejsce tylko tutaj dla mnie, dla jednego. Nie wiem, co tu zrymować do tego, więc po prostu nie znajdę już rymu i może to skończę z kurwy synu. Nie jest to takie trudne. Zrobiłem to na totalnej wyjebie, jak widzicie. A ten koleś się tym zajmuje, jako to jest jego pomysł na życie. Jest takie coś, nie wiem, czy kojarzycie taki motyw, że częsty w popkulturze, że jest koleś, który wygląda jak lamus i jest maksymalnym lamusem, a w nocy zamienia się w superbohatera? Cezik ma tak samo, tylko że w nocy śpi. Cezik jest specyficzną postacią, bo on ma coś dziwnego z twarzą. Ja nie potrafię powiedzieć, co to jest, ale ma taki wytrzesz, zawsze jak śpiewa, to jest takie a co ty robiłeś? Takie trole były z takimi włosami kolorowymi, on tak wygląda podobnie. W ten sposób, jakiś taki z plasteliny tą twarz. Cezik naprawdę nazywa się Cezary Nowak. Już nie wymaga komentarza. Stary, powinieneś prowadzić tramwaj, a nie nagrywać piosenek. Ostatnio doszła też opublikowana informacja, że najbardziej popularnym filmikiem na YouTubie w 2014 roku był filmik Wardęgi z pająkiem, że to był najchętniej oglądany filmik. A mało kto dotarł do informacji, jaki był najmniej chętnie oglądany filmik. I była to produkcja Cezika. Znaczy miała bardzo dużo wyświetleń, ale ludzie oglądali ją niechętnie. Bardzo niechętnie. Dobra, nie ma co zamulać, przejdźmy do bohatera wieczoru. Czesław. Czesław ma zespół, Czesław śpiewa, chociaż wolałbym usłyszeć zespół Czesław zamyka mordę. To jest w ogóle ciekawa sprawa, jak powstała nazwa tego zespołu, bo po prostu Czesław bardzo kiepsko mówił po polsku, jak wrócił z Danii i poszedł do urzędu, żeby jakoś zarejestrować działalność i potrafił tylko mówić, że Czesław śpiewa, Czesław śpiewa. I tak zresztą też mówię, jakbyście go zapytali, teraz powiedziałby, że Czesław siedzi. Czesław jest. Czesław się śmieje. Ja zobaczyłem go dzisiaj pierwszy raz, mówię, Czesie, jestem Maciek, mówi, Czesław wita.
To jest ciekawa sprawa ze składami jurorów w tych chujowych programach. Zwróćcie uwagę, że jest pewna prawidłowość. Na przykład mamy Mam Talent i X-Faktora i w Mam Talent jest Kozyra, tam Chylińska i Foremniak. W X-Faktor Wojewódzki, Okupnik i Mozil, przynajmniej takie były składy. I to jest zawsze to samo, czyli jest jakiś jeden przewodniczący, facet, piosenkarka, jakaś panienka, która się płacze i wszystkim wzrusza, nie? Czesław pochodzi z Zabrza, więc jakoś Śląsk rodzi chujowych kolesi, jak widzimy. I zobaczyłem sobie nazwy dzielnic w Zabrzu i tak jak się wjeżdża do Zabrza, to po kolei te dzielnice wyglądają jak historia romansów Mozilla i jego chorób, bo jest Helenka, a potem Grzybowice. Nienawidzę celebrytów i gardzę światem celebrytów, ale akurat darzę Czesława pewną sympatią, bo on jest nietypowym celebrytą. W sensie jest brzydki, jest jakiś taki pokraczny. Gdyby ludzie byli samochodami, on byłby Fiatem Multiplą, nie? A gdyby ludzie mieli gust, to by nie słuchali Czesława. Po prostu. On nagrał piosenkę Biały Murzyn, która nawet nie jest o Michaelu Jacksonie. To jest pojebane. Smutne jest też to, że on od paru lat nie dostaje w ogóle nagród, bo kiedyś tam Fryderyki, potem był nominowany, żadnej nie dostał, teraz w ogóle nie jest nawet nominowany i ostatnio chyba najbliżej Fryderyka byłeś, jak żygałeś pod pomnikiem Chopina w łazienkach. W ogóle słyszałem, że będziesz jurorem programu Mali Giganci. To jest taki talent show z dziećmi. Ale naprawdę, to jest fakt. Jest taki program, będzie, Mali Giganci. Dzieci występują w wieku tam 3 lat i Czesław zastrzegł w kontrakcie, że żadne dziecko nie może być wyższe od niego. Wiele osób dziwiło się, dlaczego Czesława nie było na Sylwestrze z Polsatem, ani w żadnej innej telewizji, ale Czesław miał swój prywatny Sylwester z dwójką. Jak się naćpał, miał rozwolnienie. Ciekawe jest to, że Czesław nigdy nie zdejmuje czapki, a często się obnaża. Jest to dowód na to, że bardziej się wstydzi swojego mózgu niż penisa. A propos penisa, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, że wiele osób zastanawia się, jak Czesław przy swojej aparycji jest takim kochankiem z tyloma kobietami na koncie. I prawda jest taka, że mało kto o tym wie, że Czesław ma tytanowo-molibdenowego penisa z kosmiczną technologią. I ja dowiedziałem się o tym, analizując teksty jego piosenek, bo najpierw nagrał piosenkę Pożegnanie mojego wojownika, a potem nagrał już piosenkę dokładnie o tym swoim nowym kosmicznym fiucie, który nazywa Maszynką do świerkania. Przytoczę tylko tekst. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem. Zmienię ci obudowę i włożę części nowe. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem. A ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Będziemy piękni jak dawniej i będziemy działać sprawnie. Dlatego zazdroszczę, pozdrawiam i dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj. Maciek, takie żarty jak ty na mnie, to ja sobie to same rano do siebie mówię, żeby być jeszcze większym twardzielem. I to fakt, nie mam dziewczyny, ale szukam. Przeszedłem już Tindera 2 razy całego. I na końcu jest boss. Magda Gessler. Jest też Gaweł Feliga, siedzi obok, żadnych braw. Cześć Gaweł. Ponieważ to może nie wynikać bezpośrednio z występu Gawła. Gawał jest komikiem. Ja lubię występować z Gawłem bardzo, bo Gaweł, zwłaszcza na takich wieloosobowych występach, gdzie jest nas kilku, to on doskonale realizuje funkcję przerwy na siku. Więc jakby ktoś miał teraz ochotę, zapraszam.
Gaweł, tylko proszę cię, żebyś był dzisiaj śmieszny, bo panowie w Paryżu dzisiaj pokazali, co się robi z nieśmiesznymi satyrykami. To nie był czarny humor. To było takie straciatello bardziej. Gaweł Feliga. Cześć. Siema. Michał Kępa, moi drodzy, tak. Michał Kępa, on jest taki cool, taki hip, naprawdę. W innej epoce myślę, że byłby bitnikiem albo coś takiego. Gdyby nie ta nieszczęsna stylówka. On zazwyczaj marynarka, koszula w kratę. Jakby nie wiedział, co robi, to myślałem młodzieżówka PO. Chociaż słuchając jego żartów, to bardziej PSL. No, ale wiecie, on jest takim trochę, tak jakby polski kolega Boba Dylana. Gdyby Bob Dylan założył kabaret i gdyby w ogóle nie miał stylu, gdyby nie był Bobem Dylanem generalnie. Czyli Kępa jest takim trochę polskim kolegą. I to, co mówię teraz, jest takie trochę w stylu Kępy. Taki trochę żart. Nie, może tego nie widać gołym okiem od razu, ale Buchwald wie lepiej. Wiecie, Buchwald wie lepiej. Jak to się mówi po waszemu? Chyba Besserwisser, tak? Widzisz? Nie, Buchwald nie obrazi się za to, co dziś powiemy, tylko obrazi się za mało żartów było o nim. Buchwald jest arogancki. Jak schodzi ze sceny, to zamiast dziękuję, mówi nie ma za co. Jest z nami Wojtek Fiedorczuk, komik, który ma dom i rodzinę. To jest podejrzane. I coś jest na rzeczy, bo to jest mega dziwny koleś. On od dealera bierze fakturę na firmę. A u psychoterapeuty mają kartę rodzinka. Ja czasami nie wiem, czy Wojtek mówi poważnie, czy nie, bo ta jego kamienna twarz. I Lady Gaga napisała Poker Face właśnie, gdy zobaczyła orgazm Wojtka Fiedorczuka. Nie, że uprawiali seks, on po prostu wysłał jej filmik. Najpierw dochodzi, a potem zaprasza na występ po polsku. Mówlon jest mistrzem freestyle, jak już wspomniano. Wiecie, rap freestyle'owy to jest pewne podobieństwo z taką improwizacyjną, z komedią improwizacyjną. Tylko, że w bitwie rapowej, jak brakuje ci puenty, to zawsze możesz powtarzać ziomuś i dokładnie tak. Na takiej bitwie, jak uda ci się zarymować coś o tym, że drugi koleś ma małego, jeszcze użyjesz porównania w stylu tam twoja pała mniejsza niż ogonek chihuahua, jesteś królem, po prostu mózgi odbiorców eksplodują. To się nazywa rymowanie na wolno, bo do fanów rapu trzeba mówić powoli. Twój styl jest tak cienki, że wiesz, ziomuś, dokładnie tak. Czesław Mozil, wreszcie. Czesław Gwiazda Wieczoru. Słuchajcie, Mozil sam, Czesław sam przyznaje, że ma parcie na szkło, prawda? On ma większe parcie na szkło niż miała Amy Winehouse. I nie mówię wcale o telewizji. Czesław, ty też będziesz opalał szklaną lufę, tylko że zamiast kraka to będzie opalanie resztek zainteresowania i rozgłosu. Na czym tu jeszcze zarobić? Będzie O, jeszcze reklama Media Expert. O nie, nie. O, Mango, telezakupy. O, twarz Rajstop Adrian. Czesław ma bardzo ciekawe, bardzo bogate życie seksualne. Znaczy bogate tak jak na polskim bankiecie, że grubo i zawsze po pijaku. W wywiadzie powiedział nawet kiedyś, że miał nawet seks w kościele, tylko że wtedy nie było penetracji. Ale co innego na spotkaniu z zarządem TVN-u. Słuchajcie,
Wśród muzycznych grupis jest taka pewna niepisana hierarchia wśród grupis muzycznych. Na samym szczycie są dziewczyny, które spały z legendami, takim Jimi Hendrix, nie, Rolling Stones. Potem są dziewczyny, które spały z współczesnymi gwiazdami, Justin Timberlake, Usher. I kilkaset pozycji niżej dziewczyny, które spały z Czesławem. Zaraz pod tym są dziewczyny, które zrobiły to na trzeźwo. I kilkanaście pozycji niżej dziewczyny, które spały z Czesławem bez prezerwatywy. No i zaraz po tym są dziewczyny, które rozmawiały z Cezikiem. Natomiast na samym dole są dziewczyny, do których pisze Sebastian Rejent. Nie one do niego, on do nich tam pisze po prostu: cześć, czy chcesz zostać moją fanką? Powiedz, kiedy masz, napisz, kiedy masz czas, to wyślę mamę do sklepu. Nie będzie nam przeszkadzać, gdy będziemy grać w Scrabble. Nie, ale cieszę się bardzo, że miałem okazję poznać Czesława. Teraz, gdy spotkam go gdzieś na przykład na mieście, to będę wiedział, że mogę podejść, zagadać, ale że nie warto. Długo miałem bezpośrednio przed oknem billboard z twoją twarzą, więc śmiało mogę powiedzieć, że zanim się poznaliśmy, już cię nienawidziłem. Czesław powiedział też kiedyś, że lubi dresiary, lubi takie dziewczyny z lokalnej dyskoteki. Słuchaj, ja znam takie, mogę ci z nimi poznać, tylko że one nie lecą na to, że byłeś w telewizji, im wystarczy, że masz telewizor. Fajne dziewczyny. Nie, Czesław bardzo lubi wypić. Czesław, jeszcze raz powiem, Czesław lubi pić, okej? Okay? Bo chciał się jakiś czas temu z nami umówić na wódkę, tylko że akurat nikt nie miał wolnych 10 dni. Ale nie, posłuchałem muzycznej twórczości Czesława w miarę możliwości, z trudem, ale posłuchałem i zauważyłem, że on ceni sobie szczerość, przenikliwość, przewrotność w sztuce i inne słowa, których nie potrafi wymówić. Natomiast, dobra, nie spłycajmy go aż tak bardzo, nie? Więc jakby troszkę bardziej inteligentnie chciałem uderzyć, wymyśliłem hasło do krzyżówki. To jest motywacja Mozilla na 10 liter. Cipki. Pasuje. Dziękuję wam bardzo, dzięki. Brawo, Gaweł. Jak miałeś występ, to dzwonili z takiego programu z telewizji. Dwie rodziny naprzeciwko siebie stoją, wiesz? I no Karol podobno rezygnuje. Ale mógłbyś mieć kłopot z familiadą, z prowadzeniem familiady, bo tam oprócz suchych żartów na początku trzeba jeszcze wskazać kącik z muzyką. Obok siedzi Cezik. Żadnych braw. Cezik jest multiinstrumentalistą, klejnuty, gwiazdą YouTube'a. Zajebista stylowa na dzisiaj, muszę powiedzieć. Taka katalog Reserved wiosna, jesień 2007-2008. Aż się stary odpierdolił, naprawdę. Cezik to jest w ogóle bardzo fajna ksywa. To trochę brzmi jak pierwszy nick w historii polskiego internetu. Tak mi się... Cezik jest taki bardzo, bardzo, bardzo ze Śląska. Jak my mu powiedzieliśmy, że zapraszamy go na roast, to on się zgodził, ale nie wiedział, co to znaczy roast po angielsku. Ze sprawdził tam w internecie, i że to było coś roast, że coś z gotowaniem, pieczeniem, więc on raz zapytał, czy potrzebujemy węgla na dzisiaj. Bo on może tanio załatwić. Prawda, parę godzin pucowaliśmy dzisiaj, myliśmy Cezika, żeby mógł wyjść i tak w tym nienagannym stroju. On jest taki bardzo ze Śląska. On zamiast flesza w telefonie używa czołówki. Jak jeździ...
Jak jeździ windą, to się modli. A do swojego menadżera mówi: ej, Steiger. Ale już tak może bardziej na poważnie. Cezik, ty kiedyś powiedziałeś, że jarają cię tylko laski z grzywką podobno. To prawda, jest w tym coś praktycznego, bo laska z odpowiednio dużą grzywką nie widzi twojej twarzy. Cezik, ty kleisz nuty, tak? To jest szacun, dobrze. Ale jak jesteś taki mądry, to sklej coś z tego. Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. Nie myślcie sobie, że to był ostatni raz dzisiaj. Panie i panowie, Cezary Nowak, Cezik, zapraszam. Dzień dobry. Ku mojej wielkiej radości zostałem zaproszony na to zacne wydarzenie przez kogoś, kto rozwija się w innych mediach niż telewizja. I panowie ze Stand Up Polska, mniej wulgaryzmów by się przydało, ponieważ taki przeciętny widz, słuchacz sobie tak myśli, że on nie musi słuchać takiego prostackiego języka. I jak będzie chciał posłuchać sterty bluzgów, to porozmawia z logopedą Mozilla. I tak Czesław, jak tak cię słucham, to mam wrażenie, że brzmisz jak swój własny remix. Ale wielu ludzi mówiło, że Sebastian Rejtan... A nie, Rejent. Przepraszam, nie znam go. Rejent. Wojtek Fiedorczuk często mówi do siebie, ale to nie jest tak, że on jest wariatem, on po prostu mówi na głos, żeby odróżnić myśli od reszty głosów w jego głowie. Maciek Buchwald, przyjrzyjcie się Maćkowi dobrze. On ma wytatuowane na ramieniu Warszawa, ale jego twarz mówi Tel Awiw. Co ciekawe, może wam się dawać, że ja nie znam Gawła Feligi, ale znam go bardzo dobrze, ponieważ często go spotykam na Śląsku przy przejściu granicznym z Czechami. I zawsze, jak się z nim spotykam, to mam wrażenie, że on jest jakiś taki spięty. I myślałem, że on jest po prostu takim sztywniakiem, ale okazało się, że uwiera go nadmiar trawy, którą przemyca w odbycie. I Gaweł Feliga tak naprawdę miał nazywać się Paweł, ale jak rodzice go adoptowali, to stwierdzili, że zasługuje na bardziej zjebane imię. Muflon. Muflon twierdzi, że zajmuje się rapem. Rap zaprzecza. Muflon twierdzi też, że bardzo szanuje swoich fanów. Zapytałem wszystkich trzech, potwierdzili. Wracając do Gwiazdy Wieczoru. Mnie w internecie przyzywają na różne sposoby. Co to za pedał? Ciota z ryja? Chujowy muzykant? Ja, mówiąc szczerze, tak nie przejmuję się tymi komentarzami jakoś specjalnie, chociaż raz zapłakałem, jak przeczytałem trochę podobny do Czesława. Urządzę tutaj taką małą prywatę. Pół roku temu dowiedziałem się, że będę ojcem. Nie. To jest... Nie wiem, komu bardziej współczuć, czy sobie, czy temu dziecku. W każdym razie moja dziewczyna, jak się dowiedziała, to zaproponowała, żebyśmy dziecko nazwali Czesław. Nie widziałem się z nią od tamtej pory. A Czesław... Czesław, jak wszyscy wiemy, jest przede wszystkim muzykiem. On uczęszczał do klasy akordeonu i osiągał tam naprawdę wybitne wyniki. Głównie dlatego, że ten ruch
miał opanowany do perfekcji w duńskich parkach. Niestety, ale Czesław nie tylko nagrywa, ale też śpiewa, jak już tutaj było powiedziane. I on śpiewając gra koncerty. I bardzo często gra koncerty charytatywne. I ostatnio grał koncert dla dzieci opóźnionych w rozwoju. I kwaśne miny tych dzieci podczas koncertu świadczyły, że nie były takie opóźnione. Czesław grał też koncerty dla inwalidów na wózkach. Kilka osób wstało i wyszło. Mozil zagrał też takiego przygłupowego bałwanka w bajce Frozen. I producenci tej bajki zależało im na tym, żeby mieć takiego autentycznego debila do tej roli. I z radością donoszę, że Czesław wygrał casting z Trypsonem i bonusem BGC. Ale w przeciwieństwie do pozostałych uczestników Roasta, ja naprawdę znam Czesława i bardzo lubię z nim imprezować. Głównie dlatego, że on prowadzi bardzo takie bujne życie erotyczne i na każdej imprezie poznaje kogoś i oddaje się takim oralnym uciechom w kiblu. I ja wiem to stąd, że zawsze jak wraca, to ma ubrudzone kolana. Czesław wyjawił kiedyś, że za młodu uprawiał seks w różnych dziwnych miejscach w kościele. O dziwo nie wspomniał, że był wtedy ministrantem. Czesław jest też znanym aktywistą praw człowieka. I wszem i wobec głosi, że są dwa główne miejsca zapalne AIDS. W Botswanie i u niego w mieszkaniu. Mozil nagrał też kiedyś sekstaśmę na swoim telefonie, a później zgubił ten telefon. Ja miałem okazję zobaczyć tą taśmę i powiem wam, że wrażenia estetyczne na tej taśmie psuje nie tylko brzydka twarz Mozilla, ale też opon kafarny. Tak. No tak jakoś jest, że Czesław uwielbia młode kobiety i jest przerażony trochę, ponieważ na nowej maturze wprowadzają słuchanie ze zrozumieniem. Tak więc nie porucha. Czesław założył kiedyś firmę Czesiociuch. To jest firma, która produkuje ubranka dla dzieci. I tak naprawdę Czesław założył ją dla siebie, bo podejrzanie wygląda pijany koleś w smyku. Państwo tego nie słyszeli, ale jak Cezik powiedział, że spodziewa się dziecka, to Czesław powiedział tak, tak ci się tylko wydaje. Tam dalej idziemy, to jest Wojtek Fiedorczuk. Wielkie, żadnych braw. Wojtek Fiedorczuk. Absolutny wariat, dziwak, ojciec dwójki dzieci. To już trzeci raz i trzeci raz się śmieją z tego typu. Muszę powiedzieć, że nie wiadomo, czy Wojtek będzie śmieszny dzisiaj. Podobno on nie podpisał jeszcze z ministrem śmiechu kontraktu na żarty w tym roku i będzie opowiadał te żarty z zeszłego roku. Podobno w ogóle działa w porozumieniu strasburgerskim. Wojtek Fiedorczuk, żadnych braw. Poproszę już o muzykę głośniej, znaczy ciszej. Pytanie pierwsze, czy wszystko jest na razie zrozumiałe, czy wszystko jest okej? Tak? Gdzieś były jakieś problemy, czy coś, to możemy odpowiedzieć teraz. Wrócić do niektórych żartów, proszę bardzo. Okej, śmiech tylko, tak? Pani z jakiej jest miejscowości? O, Repki? Nie ma takiej.
Ja tylko może... Wiem, żarty. Spokojnie z tymi żartami. Nie jesteśmy tutaj w kabarecie. Ja tylko chcę poinformować, że to jeszcze nie jest Czesław Mozil w tej chwili. Ja jestem Wojtek Fiedorczuk. Żeby było łatwiej nas rozróżnić, to dzisiaj specjalnie każdy z nas będzie miał inny wygląd tutaj. Żeby było łatwiej się zorientować. Także ja jestem teraz Wojtek Fiedorczuk. I będę do końca mojego tutaj stania. Czy to są brawa do tego żartu, czy do poprzedniego? Do nie tego, tak? Okej. Ja poproszę troszeczkę, żeby poważniej usiąść, bo nie jesteśmy w oborze. Jesteśmy w stodole. Dobrze, okej. Mówię w takim razie. My szukaliśmy na te dzisiejsze wystąpienie tutaj, na tą imprezę, w ogóle jakiegoś szacownego patronatu. I pierwsze nasze kroki, to jest taka przenośna, że pierwsze kroki. Pierwsze nasze kroki skierowaliśmy do ambasady Danii. Niestety odmówili nam, jakieś trzepanie dywanów mają dzisiaj. Ale zgodził się świat alkoholi. Także bardzo dziękujemy całemu światu alkoholi. Naprawdę, zgodził się zresztą z pocałowaniem ręki w dupę. To jest najbrzydszy wyraz, jaki dzisiaj użyję, ale musiałem go użyć, bo przyniosłem go ze sobą na kartce. Skoro przyniosłem, to użyłem, prawda? Ta logika jest jakby taka. Na zasadzie logiki dużo dzisiaj będzie, także spokojnie. Proszę notować, jakby coś, to później ja spokojnie naprawdę pogadamy sobie. Czesław, tak? Jest to, proszę rozpoznać sobie któregoś, wybrać osobę jakąś. To jest bardzo... Czesław, samo słowo Czesław to jest imię, tak? Czesław to jest bardzo szlachetne imię takie. Wydaje mi się, że odwołuje się nawet do takich wielkich postaci polskiej historii. Czesław Niemen, Miłosz, Kiszczak. I młodszym osobom powiem, że Niemen to taki piosenkarz. I można powiedzieć, że Czesław chce być takim ich kontynuatorem ich spuścizny, prawda? Chociaż przepraszam, bo biorąc pod uwagę seksualne aspiracje Czesława, słowo spuścizna, nie wiem, czy jest odpowiednie chyba. Wycofuję w takim razie, przepraszam. Wracamy, wycofuję to. Jeden żart wycofany. Okej, dobra. Okej. Jeden wycofany, ale reszta jest wszystko okej. Jakby dalej kontynuuję, gramy dalej, wszystko okej. Gościuwa idzie, tutaj dziewczyna, przepraszam. Piękna pani, przepraszam, przechodzi osoba, także wszystko jest, gra, wy siedzicie, się śmiejemy. Okej, wszystko jest dobrze, naprawdę, okej. Teraz mam taki żart, który powiedział wcześniej Maciek Buchwald, znany reżyser. I ja nie mówię tego na zasadzie wyśmiewania go, ja grałem w jego filmie jednym. To prawda, jedną z głównych ról, to prawda. Prawda? Dobra. Ida nas wyprzedziła teraz w pogoni do Oscara. Ale o tyle, dosłownie tyle. Także, no nie, na serio, mam ten sam żart i trochę głupio, że ty powiedziałeś wcześniej ten żart, a ja teraz mam ten sam i nie wiem, co mam przeskoczyć dalej. Nie no, bo to jest nie fair trochę, bo zaczynamy coś i robimy jeden projekt od 2 miesięcy, a ty wyjeżdżasz z taką rzeczą. Po to przesyłaliśmy do Antka wszystkie rzeczy, żeby teraz nie było takich spraw. Nie, to jest nie okej, okay, bo nie, no ja mam taki, że Czesław jest znany z różnych projektów. Ja powiem to, no bo ja to wymyśliłem wcześniej. Nie no, że... Czesław jest znany z różnych projektów, z takim najsłynniejszym jest Czesław Śpiewa. Jeszcze nie koniec, zaraz. Ale on cały czas żyje projektami. Na przykład teraz... On robi taki projekt, Czesław siedzi, uśmiecha się i udaje, że rozumie. A teraz tak zrobił takie coś. To jest... Czesław robi takie coś. O, tak.
Ale to jest przemyślane totalnie, ponieważ on, wiecie co, on wszystko to wydaje później na DVD i czesze kasy. Czesze kasy, czesze hajs, też przenośnie jest. Jakby trzeba to zaznaczam, żeby było zrozumienie. Przenośnia. Ale trochę o historii, skąd tu Czesław jest, tak? Znaczy wiadomo, że widać było, że wszedł, ale skąd się... Jakby, gdzie jest teraz, tak kariera i w ogóle, że historia trochę. Generalnie... Żarty jeszcze kolegów wybrzmiewają, rozumiem. Proszę nie siedzieć z założonymi rękami, bo panią okradną. Znaczy złodzieje, nie wszyscy, tylko złodzieje, nie? Bo wszyscy nie kradną, tylko złodzieje kradną. Dzień dobry, jestem złodziej, mogę pani coś ukraść. Dzisiejsi złodzieje mają swoją kurtkę. Zapomniałem, co mają. To wszystko jest przemyślane, ja nie mówię tutaj nic przypadkowego, proszę państwa. To nie jest tak. Tak? Jakby okej. Rozumiem panią. Tak. A propos rozumienia, bo ty tak mówiłeś kiedyś, to mówiłeś chyba w języku polskim, czy coś takiego, i mówiłeś, że nie wszyscy cię rozumieją jako artystę. I mam taką propozycję, czy mógłbyś troszeczkę wyraźniej mówić? To na pewno by ci ludzie rozumieli jako artystę, ale również jako, nie wiem, klienta w sklepie, kolegę, nie wiem, deskorolkarza, jak jeździsz, nie wiem, i mówisz zejdźcie. Jakby wschodziliby, nie? Zejdź. Nie wiem, propozycja, także nie czuj się zobligowany, tylko weź to pod rozwagę. Później sobie to otworzysz i weźmiesz tą cechę i zapiszesz. Czy tą wskazówkę, nie cechę, pomyliłem słowa. Rozumiesz, okej, dobra. Byliśmy raz na piwie i on właśnie tak cały czas wyglądał, jak ja do niego mówiłem. On był taki miły, nic nie rozumiał, ale był taki miły. Nie chciał powiedzieć, co ty pierdolisz, gościu. I to było, ja później z Michałem siedziałem i tak mówię, no ty, on przecież mnie nie rozumie zupełnie, nie? On jest śmieszny, on ma swoje jakieś poczucie humoru, ale mnie nie rozumie. Okej. I nie rozumiał do końca tak. Bo to wychodziliśmy, to barman potwierdził, bo widział nas. Znaczy, ta wymowa nie jest, moim zdaniem, ona jest ciekawa, no nie wiem, interesująca, ona... Nawet cieszę się pewnym uznaniem wśród Polaków, niektórych, bo ty, z tego co słyszałem, nawet ktoś cię zgłosił na to, żebyś został głosem metra. Co prawda tego ostatniego odcinka między Młocinami a Słodowcem, ale zawsze coś, tak? Okazało się, że nie zostałeś, bo coś tam, to oczywiście łapówka pewnie czy coś, jak jasne w Polsce. Nie mowa został, to wszystko za łapówką, ale zostałeś głosem Veturilo, słyszałem. Też. Także jest to jakiś sukces. Veturilo dla osób, którzy nie wiedzą, co to jest, to ja też nie wiem. To taka dla was informacja. Ale trochę też co do wymowy twojej są podejrzenia, że ty ściemniasz, że to robisz po prostu, jest taki typ kariery medialnej, że trzeba się jakoś wyróżniać, czyli na przykład seplenić, nie do końca mówić coś dokładnie, szybko bardzo mówić, tak, nie do końca nie wiadomo, o co chodzi, tak, i wtedy człowiek się wyróżnia, tak, i to jest jakiś taki twój styl, ale nie wydaje mi się, że to jest prawda, bo ja dotarłem do twojego cytatu z 2008 roku i tam ty mówiłeś normalnie. Mam tutaj zapisane nawet, jak on mówił. I mówił tak, to jest 2008 rok, dlatego może być trochę tak niewyraźnie. Dzień dobry, poproszę bułki. 5 zł za bułkę? Dlaczego tak drogo? Widać, że mówi normalnie, prawda? I jakby takie, to są fakty, to nie jest tak, że ktoś wyciągnął, wiesz, coś zmontował, tak? Także ja to... Pokazałem chyba, mam zapisane, mam powiedziane, tak? Znaczy to i tak jest fajniejszy sposób robienia kariery i łatwiejszy, bo trudniejszym sposobem mają niektórzy celebryci, na przykład Wojewódzki tak ma, nie wiem czy znasz. To on ma tak, że on w rzeczywistości właśnie sepleni, a na potrzeby medialne właśnie mówi poprawnie. To jest bardzo trudny żart, ale bardzo śmieszny, jak się... Jak się w domu ma zeszyt i się rozpisze. Odechciało mi się trochę siku, bo wcześniej myślałem, czy wytrzymam w ogóle.
Niepotrzebnie całą butelkę wypiłem, a rejent mówił, że mi, jemu też. I teraz siedzi pewnie tak, właśnie tak siedzi. Jest to jakiś powód, że tak siedzi. Czesław, bo cały czas jeszcze jestem przy tobie, a teraz robisz projekt Piję wodę. Okej. I twoja muzyka. Mi generalnie się miło słucha twojej muzyki, muszę powiedzieć. Tylko że z większością rzeczy się nie zgadzam. Zwłaszcza jak tańczę. Nie wiem dlaczego, musisz to jakoś, nie wiem, pogadamy o tym później jeszcze na zapleczu. W ogóle niektóre piosenki, tak jak je obejrzałem z różnych stron, one mają błędy. Mają zupełnie błędy konstrukcyjne. Ja na przykład w piosence Żabka tonie w betonie, jak tańczę i robię obrót w lewo, to zawsze się wywracam. I ja nie bardzo rozumiem, jakie ty masz podejście do słuchacza, bo to nie to, że ja, ale wiele osób do mnie przychodziło i z tym samym problemem. I nie, ja nie wiem, bo my jakieś stowarzyszenie osób pokrzywdzonych przez piosenki Mozilla założymy chyba, ale to jest, no nie wiem, jakiś, no jak wydajesz płytę, dostajesz pieniądze, ludzie to kupują, później tańczą, wywalają się, łamią nogi, ręce, bywa, że obojczyki, bo też były dwa przypadki w Grudziądzu. Ja nie wiem, jakieś takie podejście do odpowiedzialności jakaś za słowo, za melodię, za rytm w człowieku powinna być, tak? Albo same dźwięki twoje w tych piosenkach, nie? No. Może, ja przesłuchałem trochę tego materiału, może puśćmy taki kawałeczek? Ciut dłuższy. Nie róbcie ze mnie żartów. Mam 3 żarty na realizatora dźwięku. Fajne masz dźwięki w piosenkach, bardzo fajne. Moim zdaniem ja bym tak nie ułożył. Ja zresztą nie mam gitary w domu. Szacunek dla ciebie za to. Szacunek, bo to... Jednak jest. Akurat do tego problemu, do tego kawałeczka, tylko jeszcze raz, jeżeli mogę. No właśnie. No i to jest pytanie, tak? Bo komponujesz coś takiego... Tego słucha młodzież, osoby starsze, po zawałach też. I nie wiem, co ty plujesz nam w twarz tym, czy coś. No o co chodzi? No, ludzie z Podkarpacia piszą, że co, my, że w Unii jakoś, że co, że niepotrzebni jesteśmy. O co ci chodzi w tym? No, jeszcze raz proszę to. Nawet nie chce mi się tego komentować, wiesz? Już nie będę cię dręczył w ogóle. Przejdę jeszcze do tego, jak on się nazywa, Rejtana. Bardzo śmiesznie tak użyłeś przy tego, ale to wymyśliłeś tak, bo wiedziałem, że to jakby było wymyślone. Ale to, jak ktoś niewtajemniczony, to mógł się złapać, także ludzie się śmieją. Tak. Czesław, że mylę. Nie, Sebastian. Sebastian Rejent, tak mniej więcej w tamtym kierunku. Jest znany z roastów właśnie i z obrażania ludzi, ale to trochę się łączy, nie? Ale to jest nic dziwnego. On jest absolwentem kulturoznawstwa na UKSW, dlatego tak obraża tych ludzi. Dopowiedziany żart i wtedy zadziałał.
UKSW, ten skrót może rozwinę, bo dlaczego też tak z Renatem związany. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. A jak mało osób wie, kardynał Stefan Wyszyński już podczas okupacji organizował nielegalne roasty na Niemców. W czasie PRL-u z Michnikiem, z Kuroniem na Jaruzelskiego robili. Tutaj w Stodole też było to, także nie wiem, czy ktoś był. Także, a dwie osoby, no. Tak. Proszę tych państwa bliżej na wózkach. Wspaniale. A Sebastian poza tym jest bardzo równy chłop, tak trochę tylko niższy ode mnie. Tam 7-8 centymetrów, nie wiem, jak ktoś będzie chciał, to się zmierzymy później. Cezik, jeszcze chwilę o Ceziku, bo zasypia. Cezik. To jest, szczerze mówiąc, to niemożliwe, że tak się nazywasz. Niemożliwe, żeby jakikolwiek urząd stanu cywilnego przyjął taką nazwę. Może jako firma, coś takiego, nie? No, jakaś zoo czy coś. Ale Cezik nie. To jest pierwsza rzecz. Jeden. Druga to jest pytanie. Czy to jest w ogóle to, co robisz, to już jest ostateczna wersja twojej twórczości, czy będziesz coś poprawiał jeszcze? Bo nie wiem, czy się odnosić tak. Dobra, okej, okay, ostateczna, okej, okay, dobra. Bo ty jesteś po robotyce na Polibudzie, z tego, co się dowiedzieliśmy od rodziny. I jest pytanie, dlaczego się tym nie zajmiesz? Dosyć porządne zajęcie, stabilne, mało hejtów jest na tych po robotyce, tam w porównaniu z tym, co robisz, mało. Przyszłościowe zajęcie. W Urzędzie Pracy w Gliwicach, gdzie jesteś zameldowany, jest 12 ofert pracy dla elektrotechnika z twoim wyglądem. Naprawdę. Także ja bym się jeszcze tak nie, wiesz, nie zapierał. Jakby odświeżył sobie parę tam wzorów tych i jeszcze szedł na rozmowę. I Cezik, ja cię bardzo często widzę na YouTubie, wiesz? Bardzo tam dużo czasu musisz spędzać. Generalnie można powiedzieć, że jesteś częściej na YouTubie niż w domu, prawda? No i takie pytanie jest, no powiedz nam, jak tam jest? Fajnie, ale jedzenie dobre? Drogo, za metr jakoś, tak? Tak? Matka wie, że jesteś tam? Ojciec? Aha, no dobrze. Pogadaliśmy. Nie. Tak sobie policzyłem, nie? Tam spędziłem nad tym trzy tygodnie chyba, żeby to wszystko po kolei liczyć. Masz miliony wyświetleń na YouTubie. Ludzie bardzo często cię widzą. Bardzo często patrzą na ciebie. Sztuczny uśmiech masz. Przepraszam. Bardzo, bardzo dużo cię oglądają ludzie. I nie wiem, czy ty nie masz takiej obawy jakiejś, że jak będziesz szedł ulicą i ktoś będzie szedł i cię zobaczy i powie, o, Cezik, a widziałem. Jest takie niebezpieczeństwo duże, no, to jest niebardzo. Okej, okay. Widziałem ostatnio bardzo fajny, nie wiem, czy widziałeś taki film ze Stingiem. Sting zrobił, chyba wpuścił do internetu. Bardzo fajnie, tam o wódzie gadacie, ty po polsku napierdzielasz. Ale jakoś to musiał przerobić, wiesz. Fajny ten Sting, fajne ma filmy. Jeszcze ostatnie pytanie może do Czesława, już zanim skończę, bo jak tutaj jesteśmy w takim węższym gronie, takim troszkę samymi przyjaciółmi, 800 przyjaciół, to trochę osobiste może, ale nie będę miał okazji. Czesław, stolica Boliwii. To ja sobie później w internecie sprawdzę jakoś tam. Dziękuję bardzo. Wojtek Fiedorczuk. Następnie Sebastian Rejent. Żadnych braw. Sebastian był prawdziwą gwiazdą ostatnich dwóch roastów. Wszyscy mówią, że Sebastian jest komikiem. To nieprawda, jest zwykłym hejterem po prostu. Komików znajduje się na open micach. Sebastiana znaleźliśmy w komentarzach na Joe Monsterze. Bo na Quake'a był zbyt chamski. Wyrobiłeś sobie markę, człowieku. Co prawda chama, ale markę. Rejent robi dobry biznes ze swojego chamstwa. Anonimowo prowadzi kilka fanpage'y na Facebooku.
beka z gimbazy, beka z rapsów, beka z Politwórnik, beka ze wszystkiego i Bronisław Komorowski, profil oficjalny. I to jego hejterstwo nie wzięło się znikąd. Mało kto wie, że ojciec Sebastiana był pierwszym polskim hejterem. Pisał anonimy do Eleni o treści żal. I do czerwonych gitar o treści czerwone ścierwo Korwin Król. Panie i panowie, Sebastian Rejent, żadnych brak. Wielkie brawa dla Kępy, zwycięzcy programu Zabij Mnie Śmiechem. Mimo że Kępa nikogo nie zabił, to po słupkach oglądalności wyglądało, jakby rzeczywiście widzowie byli mordowani. Kępa wygrał w programie wyjazd na kurs komedii w Szkole Komedii w Nowym Jorku. Pierwotnie w programie wygraną był tylko wyjazd do Nowego Jorku, ale jak Polsat zobaczył, kto wygrał, to dorzucił korki. Ja przyznaję się, że na początku nie doceniałem Kępy. Jak Kępa zaczynał w stand-upie, to przez cały występ nic nie mówił, tylko żaru. Żar pierogi, żar knedle, gołąbki. Ale ostatnio doceniłem Kępę, bo byłem na jego nowym występie, gdzie cały czas mówił i nic nie żarł. To było tak złe, że w życiu nie widziałem, żeby cała publiczność sama z siebie nagle zaczęła robić ciasto na pierogi. Kępa był strasznie wkurwiony, bo połowa osób wyszła, mieli kupić farsz, a nie wrócili. Skoro już mówimy o osobach, które na każdym kroku zawodzą swoich ojców, jest z nami Cezik. Cezik, dla kogo ty się tak starasz z tymi filmikami? Ile jeszcze milionów Polaków musi obejrzeć psa pająka, żeby zrozumiał, że mamy cię w dupie? Cezik jest znany z tego, że bierze nieśmieszne wypowiedzi i skleja je w taki sposób, że stają się śmieszne. Więc Gaweł, pogadaj z Cezikiem, może to, co dzisiaj zrobiłeś, będzie całkiem spoko na YouTubie. Cezik w swojej komedii nie ugnie się przed nikim. Chyba że ten nikt wcześniej był w Big Brotherze. Frytka z Big Brothera kazała Cezikowi usunąć filmik i Cezik go usunął. Jak wcześniej nie szanowałem Frytki, to to była najmądrzejsza rzecz, jaka wyszła z jej ust, zaraz po kutasie Kena. Cezik, czego się nie tknie, musi być super kreatywne. Ostatnio Cezik nagrywał pornosa 3 miesiące. Niby zwykły pornos, ale jak się go puści od tyłu, to z jęków Mozilla powstaje piosenka. A propos rzeczy, o których nigdy nie powinniśmy słyszeć, jest z nami Muflon. O Muflonie w środowisku hip-hopowym panują dwie różne opinie. Jedna grupa twierdzi, że Muflon jest słabym raperem bez żadnego flow, który nie potrafi rymować, natomiast druga grupa nigdy o nim nie słyszała. Zawsze jak Muflon rapuje i odpali się Shazam, to od razu przekierowuje na stronę Wikipedii o upośledzeniach. Ale nie oszukujmy się, wystarczy spojrzeć na Muflona, żeby wiedzieć, że jest strasznie gangsta. Muflon to jedyny raper, który miał rany postrzałowe od kapiszonów. Muflon też miał złoty łańcuch, ale pewnego dnia trochę zgłodniał, odwinął sreberko i go zjadł. Muflon nienawidzi policji. Rozjebał w swoim życiu 4 radiowozy, wszystkie od matchboxa. Muflon kiedyś miał tatuaż, ale dostał wysypki i mama mu go zeskrobała.
Muflon też jak przystało na rapera, otaczał się niezłymi laskami, ale pewnego dnia sąsiadowi pękła rura, muflonowi zalało ściany i nic nie zostało z plakatów. Każdy śmieje się z muflona, że jest marny w rapie, ale mało osób pamięta, że też jest chujowym pokerzystą. Muflon przejebał cały swój hajs, grając pokera przez internet, tylko dlatego, że z taką twarzą nie pozwolili mu go przejebać pokera na żywo. Teraz przejdę do małego giganta wieczoru, Czesław Mozil. Mozil, gdyby nie X-Factor, to jedyne, co byś grał na akordeonie, to zakazane piosenki w tramwajach. Czesław projektuje ubrania dla dzieci. Jest też jedyną osobą, która w nich chodzi. Jak Czesław pracował w X-Faktorze, to TVN posyłał go na korki z języka polskiego. Kto prowadził zajęcia? Joanna Krupa? Czesław, jaki jest sens w roastowaniu ciebie? Nagadam się tyle, a ty i tak nic nie rozumiesz. Czuję się, jakbym znowu roastował Martę Wierzbicką. Ciężko mi w to uwierzyć, ale Mozil pieprzy więcej dziewczyn niż składni w swoich zdaniach. Penis Mozilla widział więcej pism niż ojciec Cezika pod oczami syna. Tego roasta nie zorganizowaliśmy dla Czesława, tylko dla jego penisa, aby wreszcie mógł odpocząć. Czesław Mozil uwielbia uprawiać seks w kościele. Ostatnio uprawiał seks w kościele i nie miał żadnych hamulców. Robił to tak mocno, że kobieta złamała biodro i dwa razy w trakcie spadł jej moher. Tak było. Kępa był wtedy w kościele i był zażenowany całą sytuacją, bo babcia nie mogła się schylać i to on musiał podawać jej beret. I na koniec Czesław... Nie wiem, ale dojebcie mu. I na koniec, Czesław, ja ciebie trochę podziwiam. Bo ostatnio oglądałem Park Jurajski i tam dinozaury odtwarzano z ich DNA znalezionego w skamielinach. Czesław Mozil jest jedyną osobą, która jakby teraz umarła, to można by go odtworzyć z 110 buzi kobiety w Polsce lub twarzy Cezika. Dziękuję wszystkim. Chcieliśmy bardzo mieć dzisiaj ze sobą jakiegoś znanego rapera, ale jest Muflon. Cześć. Muflona możecie kojarzyć z jego płyty... Ojej. Wiele jest komentarzy na temat twojej... Wojtek z kopa, ale to z Grudziądzem teraz. Zadziałało. Mnie też to z Grudziądzem śmieszyło. Bo oni pewnie są z Grudziądza, wiesz? A którego? A to dobrze. To nie ma problem. No. Krzyknie jeszcze Górnik Zabrze w centrum miasta. Zajebista riposta. Muflon. Cezik ulicy.
Naprawdę. Ja trochę skłamałem, znaczy skłamałem, ty rzeczywiście nie nagrałeś żadnej płyty, ale nagrywasz w tym roku płytę, tak? To prawda? Tak. Fajnie, super, cieszymy się. Natomiast wydawca płyty Muflona mniej się cieszy, bo powiedział, że nie umieści twojej twarzy na okładce, bo za bardzo przypominałoby opakowanie Bobo Fruta. Muflon. O, zapowiedziałem cię jak ten, jak, nieważne jak to, potem sobie przypomnę, co chciałem powiedzieć. Panie i panowie, Muflon, trochę się boję, będziesz freestyle'ował, będziesz rapował, tak gdzie ja mam iść? Bo nie zabijaj, proszę. Dobrze. Raz, raz. No, Dobry wieczór. Dwa. W ogóle sytuacja jest taka... Dziękuję. Zawsze się boję tego, że hałas na początku będzie większy niż na końcu. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że będę trochę freestyle'ował, trochę będę rapował rzeczy, które wymyśliłem wcześniej. Natomiast Czesław... Bardzo byłbym rad, gdybyś mi pomógł, gdybyśmy coś zrobili muzycznie w tym momencie. Na początek chciałem odpowiedzieć chłopakom, tutaj parę kwestii się pojawiło. Nie wszystkim się podobały. Widzicie? To jest kurwa hip-hop. MC Akordeon, klasyka gatunku. Dobra. O tak jest, a to jest beat. O tak jest. Kozak. Dobra, ty. Myślałem, że będę freestyle'ował, nie wiedziałem, że to wyjdzie, kurwa. Nie wiedziałem, że to wyjdzie, wiecie co? Ej, dzięki Buchwald. Dokładnie tak, muszę to powiedzieć w tym momencie. Wyjebałeś się, człowieku, już w pewnym momencie na pierwszym zakręcie. Więc powiem ci tak, fajnie, że w ty teraz rapują i jest świetnie. Byłeś też na filmie o Paktofonice? Wow, nieźle. Ty, może zrobimy tak, może coś nawet razem nagramy. Ty, tylko pamiętaj, że hip-hop jest bardziej uliczny, a rap śpiewany. Dobra, więc zrobimy tak i to będzie prosta akcja. Raczej nie wychodzi ci freestyle, może spróbuj na wakacjach, hej. Inaczej, może wyjdzie jednak, jest dla ciebie jakaś szansa. Słyszałem, że Donatan szuka kogoś do ubijania masła. Sprawdzaj. Cały czas rzucam tutaj kolejne wersy. Można powiedzieć, że wszystko co robię to pierdolony majstersztyk. Dokładnie tak, do Buchwalda powiem jeszcze tylko elo. Będę mówił do niego panie rezyseze, bo to przecież nic śmiesznego. Dobra, więc mogę cię wypierdolić jak Czarka pazurę. Jak wilki jakieś, kurwa, Buchwald, ale z siebie jest dureń. I w ogóle, dokładnie tak, ty nie miałeś żadnych punchy. Rapował jak pan Japa, myślałem, że jeszcze krowa wejdzie i będzie z nim tańczyć. Dobra, więc zrobimy to tak i mogę to robić lepiej. Wiesz, że mogę go klepać tu w stodole albo pod sklepem. Pan Japa, Buchwald to jest raczej rapera, a trapa. Jak jest na jak organizator do nich mówi, pan może mówić, pan może mówić, pan Japa. Dokładnie tak, będę to dalej reształ. Ej, nie mam teraz pomysłu, ale wystarczy, że jest cała reszta. Jest tutaj Gaweł, ej, dobra, akcja jest bardzo fajna. Niestety nie pojawiła się tutaj dzisiaj Ewa Farna. Dobra, sprawdzę, nie pojawiła się Farna, ale to będzie dobre. Wystarczy, że jest Gaweł, bo jest taką sipką, że żarty na nią będą na niego, owszem. Więc możemy to zrobić, to będzie wszystko pasowało. Nawet jeżeli Gaweł mówi, że kurwa nie bardzo, nie halo. Dobra, co by tutaj zrobić? Widzę teraz Kępę, widzę Kępę, jego brzydką gębę i że przyszedł z rejentem, to jest niepojęte. Kurwa, mają klub komediowy, to jest niepojęte. Mimo, że to jest ich klub, to ochroniarz jak ich guzi mówi, zamknięte. Dobra, i to jest pewne. A rejent wyciąga telefon, dzwoni po Kępę, dzwonimy do organizatorów, kurwa, zajęte. Więc robimy to, będę robił to dalej i bestał. Nie wiem, co do powiedzenia na ten temat, ma reszta. Okej. Okay. Jeszcze mam jakieś 3-4, może 5 fajne punchline'y. Wojtek Fiodorczuk? A nie, spoko, ty byłeś fajny. Dobra, więc siebie zostawmy, przechodzimy do kolejnej kwestii. Jestem kurwa prawdziwym MC. Wiecie co jest grane, ja to daję naprawdę, to jest wiele warte. Napierdałem ten freestyle, chłopaki, nie potrzebuję kartek. Dokładnie tak, i to jest właśnie tak, idzie to dzisiaj. Okej, okay. Zacznę od stand-up Polska. Zrobię to tak. Są mistrzowie humoru. Kurwa, oni gardzą typami w stylu Drozdy. Bo oni humor mają w genach. Ich mamy pracowały z Billem Cosby. I teraz powiem wam mniej więcej, jakie mam w stosunku do nich odczucia, jak bardzo ich szanuję, jak bardzo na nich zależy. Powiem to na pewnym przykładzie. To będzie tak, załóżmy, że Buchwald jest śmiertelnie chory. Sorry, rozmarzyłem się. Ale okej. Okay. Opowiem wam historię. To będzie niegrzeczne, sorry. Załóżmy na chwilę, że Buchwald jest śmiertelnie chory. Nie wiem. Guz mózgu, dżuma, kurwa, wyższe stadia tyfusa, nie wiem, zakażenie ebolą, uczulenie cebulą, kurwa, powikłania platfusa, cokolwiek. W każdym razie przychodzi do mnie Gaweł, fundacji Buchwalda Marzenie Skarbnik. Mówił do mnie, kurwa, Muflon, potrzebujemy w chuj hajsu na leczenie w Szwajcarii. Akcja jest taka, wesprzesz nas? Kuracja jest droga taka. Ja byłbym, nie no, jasne, stary, masz wydać z piątaka?
Dokładnie tak, albo by mnie na charytatywny koncert naciągał. Jakby w piątek, kurwa stary, w piątek nie mogę, mam ważny sparring w ping-ponga. Tak naprawdę siedziałbym w domu i wciągał dym z bonga i mówił, Buchwald? Nawet nie pamiętam, jak on wygląda. Jest jeszcze Rejent. Rejent, nasz czcigodny król roastów. Jebany hejter, w internecie ma w chuj postów. Wszyscy już mówili, że nie wie, jak się buduje relacje, że obraża ludzi i w ten sposób leczy frustrację, ale nie wiecie, że go wkurwia wszystko. Na przykład w faktach. Wzruszający materiał o narodzinach misiów panda. Samica Chika urodziła, synek Bubu, córeczka Bamba. Rejent to widzi, skacze mu gul, mówi, kurwa, granda, skandal. Wyciąga notatnik i pisze, skurwiała misiów banda. Chuj Bubu i pizda Bamba. Dobra, i to jest tak. On nie ma żadnych kolegów. Nawet ten typ, który w Sylwestra gra w grę, w Tomb Raidera, jak widzi, że dzwoni Rejent, mówi, o nie, znowu ten lamus, nie odbieram. A Rejent stoi pod drzwiami, mówi, ej ty, wpuść do siebie. Lara Croft mówiła, że jestem jej plus jeden. Jak Rejent widzi u znajomych na Facebooku aktywację, to najczęściej Jan Kowalski opuścił konwersację. Bez kitu, od samotności można dostać zajoba. Rejent odpisuje na świąteczne SMS-y od T-Mobile. Dobra, nie przyjechała Farna, ale ja jej to wybaczam i nawet nie pamiętam. Kurwa, ktoś głupio zażartował, że ma nocować u Rejenta. Nie, bez kitu, rak, Buchwalda rozumiem, ale są rzeczy, z których się nie żartuje, nie? Jest jakby prosto. Nie ma tutaj Farny, ale spoko, to mogło się zdarzyć. Jest za to inna czeska gwiazda, panie i panowie, przedstawiam Mozil z Bażin. Słuchaj, w ogóle miałem też ten żar z tymi niskimi cenami, ale sobie odpuszczę. A to od niskich cen, to jest twoje odkrycie. Ty, nie no, respekt. To nie jest TV Juror, to jest kurwa media ekspert. Ej, abstrahując już od tego, od tej dziewczyny, co to śpiewa, bo jest biedna, wszyscy ją jadą, kurwa, jak gawon. Nie będziemy tego robić. Ale powiem ci prawdę, ziom, o tych wszystkich talent show. Jedne wielkie mapety, Muppet Show, telewizyjne całe zło. To jest słabe, bo wmawiacie ludziom, że zrobią karierę. Mówisz dziewczynie, że ma osobowość, bo czysto śpiewa Aguilerę? Tak się ludzi nabiera. Czeka ci wielka kariera. Publiczność stresowana wstaje na teraz, wedle życzenia klakiera. Kurwa, wzruszenia z promptera. Bez kitu. Powiem wam, jak tam to wygląda wszystko po kolei, nie? Najpierw jest ten juror w okularach i on mówi coś w stylu... Powiem ci to, co powiedział John Lennon do Yoko Ono. Hipnotyzujesz stylem i babisz z pokorzoną. Potem jest Ewa Farna, albo ta wariatka z Blue Cafe i mówi... A nieważne, co mówi jedna i druga, tam chuja wie. W każdym razie... Jeżeli to jest Mam Talent, to byłaby jeszcze Foremniak. Specjalistka od tańca, zapasów, śpiewu, figurek z drewna. Ja pierdolę, ta wariatka zna się na wszystkim. Myślałem, że to aktorka, a to wzruszony TVN-owski Leonardo da Vinci. No i jest pan Mozil, który się wypowiada, nie? I mówi coś w stylu... wykonanie, piosenka, Kontomierz, Kalafior, Krzesła. Okej, dziękujemy za opinię, Czesław. A potem jest konfeti, rzewna muzyka. W pierwszym rzędzie ktoś mdleje. Wybieramy zwycięzcę, narodziny gwiazdy, kurwa, studio Betlejem. I nagle... prowadząca ściska zwycięzcę... I mówi mu, stary, czeka cię kariera taka. No jasne, przecież pół Polski słucha teraz płyt Gienkalowski i Szpaka. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o talent shows. Dobra, zupełna zmiana tematu. Nie wiem, czy zauważyliście, że czasem świat chce nam coś powiedzieć, takie przesłanie, przesłać, wdrożyć. Czy to przypadek, że Czesław Mozyl rymuje się do przestań tworzyć? A my... Ej, ale my ludzie mamy tak, że lubimy zakłamywać rzeczywistość. Tym bardziej się upieramy, im bardziej nam przeczy wszystko. I kiedy się opór mylimy, to podkreślamy nasze zdanie na siłę nieraz. Czy to przypadek, że Czesław Mozil nagrywa jako Czesław Śpiewa? Czesław Śpiewa! Czemu Sinatra nie nagrywa jako Sinatra Sings? Przemyśl tego. What the fuck? Ej. Dobrze. Czesław Śpiewa. Ty, z czym do ludzi? Spokojnie, krok po kroku. Najpierw nauczymy się mówić. Ty. Jak on może być jurorem w show, w którym się mówi? Ty, mordo, pomyliłeś korytarze w studio, miałeś siedzieć w komisji lotto. Teksty na płytę pisali mi u internaci. Tak
po prostu, żeby było autentycznie. Oni podobnie jak on operują po polsku. Niestety Mozlit w ostatniej chwili odrzucił jeden z postów. Szkoda, byłby fajny diss na misie Panda autorstwa użytkownika Król Roastów. Ty, zajebisty masz ten akordeon, naprawdę hula jak ta lala. Widzę, że szykuje się gruby battle z cyganami w tramwajach. Tuż po roście Mozlit jedzie w trasę, będzie spoko odzew. Zagra najpierw na stadionie. Następny przystanek? Pole Mokotowskie. Więc widziałem ostatnio go na Bankowym, zagrał melodię, która mi leży. Stwierdziłem, kurwa, dam mu coś, ty. Mozlit, nie mam drobnych, nie uwierzysz. Ty, dzwonię do Fundacji Buchwalda Marzenie. Ty, Gaweł, bądźmy szczerzy, oddawaj tego dwójaka. Mozlitowi, kurwa, bardziej się należy. Okej, już skończę. Taka anegdotka. Widzieliście taką akcję z takim dzieciakiem, co udzielał wywiadu w TVP i kręcił bekę? Reporter go coś spytał, a ten powiedział, że ma kolegę Pawła i że był w sklepie, jechał na rowerze, jadł lody. Generalnie zrobił taką bekę dygresją na siłę. Kurwa, tak wygląda każda rozmowa z Mozilem. To chyba przez ten życie rock'n'rollowca. Zabawa ostra. Jak są w trasie, to nie wiedzą, czy na koncert jadą, czy lecą. W zespole gra też Adam Hoffman. Więc, ale trochę przejebali hajsu. Mozli się ocknął pierwszy. Mówi, ej, nagrajmy Nienawidzę Cię Polsko, zarobimy na kontrowersji. Ale wszyscy olali ten temat konkretnie, mimo że Mozli wysyłał do mediów depesze. Chciałeś zarobić na nienawiści do Polski? Wyprzedziła Cię Maria, a to peszek. Okej, to wszystko. Dziękuję, że mogłem Cię trochę naobliżać. Zawsze chciałem wystąpić na roście znanego i zdolnego wykonawcy. Myślę, że występ u Mozilla mnie do tego zbliża. Pozdrówki. Mały książę polskiej muzyki. Gwiazda muzyki alternatywnej względem muzyki dobrej. Czesław zawsze podkreśla, nigdy się nie sprzedałem. To prawda. Żeby się sprzedać, trzeba najpierw coś znaczyć. Ktoś napisał z was w komentarzach na Facebooku, kiedy ogłosiliśmy, że będziemy roastować Czesława Mozilla, ktoś z was napisał, nie kopię się leżącego. To nieprawda, nie kopiemy leżącego. Ale też nie kopiemy dużo wyżej. Czesław Mozil. Cześć. Po raz kolejny się z tobą witam. Cześć. A za chwilę będziemy się żegnać. Czesław też jest ze Śląska generalnie, natomiast dość szybko wyjechał jako dziecko rzeczywiście do Danii. Tam zrobiono mu odlew ciała i tak powstały ludziki w klockach Lego. Pierwsza płyta Czesława to była podwójna platyna, tak? Tak czy nie? Potwierdzaj. Wiem, że nie rozumiesz, ale niech ktoś mówi. Pierwsza płyta Czesława to prawdopodobnie była podwójna platyna. Kolejna to była prawdopodobnie złota. Za następną już nic nie dostał. Za czwartą też. Piąta będzie nagrobna. Twój program miał promować gwiazdy. Miał promować młode talenty. Natomiast jedyne, co wypromował, to to. I w ten sposób zrealizowaliśmy dzienny limit, jaki Polak musi w ciągu półtorej godziny nasłuchać się tej reklamy. Jedyny plus tej piosenki jest taki, że zaśpiewałeś o tym, Czesław, kiedyś piosenkę Zobacz dziwko, co narobiłaś. I tak podsumowując to wszystko i to całe dzisiejsze spotkanie, jeszcze przyjdzie czas na podsumowania, ale zastanawiało mnie, dlaczego wy tak się garniecie do tych roastów, wy jako publiczność, że tutaj się przelewa od ludzi, że są pełne sale. I to nie wynika wcale z tego, że Polacy lubią być chamami i lubią się wyśmiewać z innych. Wy po prostu lubicie patrzeć, jak biedne beztalęcia ciągną za sobą na dno bogate beztalęcia. Czesław, masz? Już mówię jak ty. Masz, bracie, szansę dzisiaj to zmienić.
I powiem teraz po raz pierwszy, że wielkie brawa Czesław Mozil przed Państwem. Dobrze. Aha. Szanowni Państwo. Tak? Dziękuję. Nie, szanowni Państwo, sytuacja jest taka. Naprawdę, ja wiem, że dzisiaj było bardzo dużo żartów i wy się śmiejecie, to jest fajne. No, to są takie fajne żarty, że ja powinien grać w tramwaju i to jest bardzo, bardzo śmieszne. Tak. Tak. I ten żart też będzie bardzo śmieszny, no, ale jak patrzę na twarz Buchwalda, to mam ochotę mu oddać swój akordeon. No, tak. Nie? No. I swoją czapeczkę też. I 2 złote, proszę. Szanowni Państwo, Buchwald, on naprawdę nie lubi i nie chce mieć nic wspólnego. Nie chce, żeby ludzie kojarzyli go z kulturą żydowską. Tak. W ogóle wcale nie lubi tego, że ludzie czasami biorą go za Żyda. Więc podobno jest aż tak wkurwiony tym tematem, że od teraz nie nosi jarmułki. Nawet przy rodzicach. Buchwald chodzi cały czas, przestań z tym, chodzi cały czas i mówi, nie jestem Żydem, nie jestem Żydem i cały czas pokazuje zdjęcie swojego penisa. Buchwald. Photoshop na nic się nie daje. Na nic się nie zdaje, jak się nie wie, jak wygląda na pletek. No. Na pletek nie ma łokcia. I to jest słusznie, można się śmiać z grajków. Oni nie mają nic więcej, wiele, tylko ten swój kubeczek i akordeon i swoją charyzmę. Kabel podobno bardzo często kupuje przez internet. Super. Kupuje przez internet i się boi kradzieży tożsamości. Tożsamości, to trudne to. Tak. No. I poszedł do banku, żeby się zabezpieczyć, a w banku powiedziano mu, tak, powiedziano mu, że oficjalnie, że z tak chujową tożsamością nie ma się czego obawiać. Jezus, to śmieją się, to śmieszne. No. Gaweł jest też flegmatykiem. No. On zagina czasoprzestrzeń. Tak. I posłuchajcie, szanowni państwo, jak się rozmawia z Gawłem, to czas zwalnia. Ostatnio po 20-minutowej rozmowie z Gawłem miałem tygodniowy zarost i zakumplowałem się z piłką do siaty. Mówię, to nie Wilson, no. Gaweł podobno... Przepraszam bardzo. Ale naprawdę, poza Cezikiem i Moflonem ja nikogo tu kurwa nie znam, no. Kurwa, przecież nikt z nich nawet nie jest, nie ma ich na Wikipedii nawet, no. Poza Wojtkiem Fiedorczukiem, on jest. Wojtek Fiedorczuk, znalazłem o nim w internecie, tak. Urodzony 1965 roku w Toruniu, polski siatkarz i trener. Zmarł w 2012 w Krakowie. No, zajebiście. Chciałem tylko powiedzieć to, że panowie, ja dobrze wiem, że wy wszyscy jesteście tacymi gwiazdami, no, gwiazdami takiego programu Comedy Central prezentuje. Tak, programu, który szedł z anteny już 3 lata temu. Tak, jesteście jak takich 12 Januszów Dzięciołów z pierwszego Big Brothera. No, fajne. Byłem kiedyś jurorem, ale nie, to tylko chodzi o to, że strasznie mi to jara w ogóle. Ja nie wiedziałem, że Michał Kępa, on wygrał w Polsce ten pierwszy komediowy talent show. Tak, ten także zabij mnie śmiechem, co to kurwa jest? I w ogóle, a kariery nie zrobił. No,
Ale Michał, nie wiem, Michał jest chyba taką Alą Janosz stand-upu. No, no. Ala Janosz nagrała piosenkę o jajecznicy, a Michał Kępa ma stand-up o mące. No, zajebiście, super. No, szanowni państwo, ładny chłopak i naprawdę podobno, kurczę, wszystkie lajki, które Michał Kępa ma. Lajki. To dostał od takich 14-letnich dziewczynek, no. I dużo z tych dziewczynek straciły z Michałem Kępą swój pierwszy lajk. Tak. Dużo ludzi myśli, że on ukradł tą postać od tego Andy Kaufmana. To jest ten taki śmieszny, który już nie ten, ale podobno, i to też jest bardzo śmieszny, tylko ja tego żartu nie rozumiem, ale możecie mi pomóc. Podobno to Michał Kępa jest tym, podobno Michał Kępa jest tym, który by był jak Cejrowski, jakby mieszkał nad planem B i ruchał hipsterki i mam mu... Coś takiego, no. Dziękuję. To jest naprawdę... Dziękuję. Dziękuję. Sebastian Rejent, dużo z państwa na pewno go znają z telewizji. To jest ten, co tydzień biegnie za smerfami. Tak! Jeżeli ktoś z państwa po prostu myślał, że on je złapie, to tak! Złapał je, zjadł tak szybko, że dostał czkawki, a potem Downa. No. To jest kurwa zajebista publiczność. Czasami bardzo fajnie być debilem, naprawdę. Mówią ludzie, chodzą ploty, to wszyscy chłopacy mówili, że Sebastian Rejent, ten tak, on, szanowni państwo, podobno jest cyborgiem, tak mówią ludzie. A ja jestem trochę głupi, więc ja po prostu, nie wiem, 20 minut przed show mówię do niego: Sebastian, wszyscy mówią, że ty jesteś cyborgiem, czy naprawdę jesteś robotem? On zaprzeczył i powiedział... No, dziękuję. Jest strasznie w tym kraju, naprawdę, jak się pije alkohol na scenie, mówią, że jesteś alkoholikiem, a jak pije się wodę na scenie, to ludzie mówią, że suszy go, suszy. Wydaje to. Wydaje, przepraszam. Sebastian, Michał, Jezus, nie, dalej jest Sebastian. Nie zmienię. Sebastian, on naprawdę, szanowni państwo, zobaczcie na twarz Sebastiana. Wygląda jak jedynak, prawda? Bo jest jedynakiem. Jego rodzice planowali 5 dzieci, ale się urodził Sebastian i powiedzieli: jebać to, jebać. No. Sebastian, kurde, no dowiedziałem się dzisiaj, on był na roście Szymona Majewskiego. Sebastian był na roście Piotra Kędzielskiego i jest tutaj z nami dziś. To jest tak fajne. Sebastian jest taką choinką stand-up Polska. No, wyciągają cię raz do roku, a potem znów do piwnicy. Zobacz, już gaśnie, już gaśnie. A to było śmieszne. Cezik, ja mam takie... Cezik chyba ma coś z mapetów. Bo jak większość z nich miał dorosłego mężczyznę rękę w dupie. Moją! Co, chciałeś się przebić? Chciałeś się przebić? No, no mówiłem, że będzie grubo. No, nieważne. Ja nie wiem, czy wiecie, ja byłem u Cezika w Gliwicach i wszystkie te swoje rzeczy, które wychodzą na internecie, on to wszystko nagrywa w Fruity Loops. To jest taki podstawowy program muzyczny. Paktofonika nagrywała na nim. I szacun w ogóle jest zajebiście oryginalny, też jest śląska. Cała branża muzyczna teraz czeka tylko, jak skoczysz z okna. Strasznie dużo się gadałem z menedżerem Cezika, Bartką Borówką, Bartkiem Borówką, dlatego że jak się dowiedzieliśmy, że Cezika dziewczyna zaszła w ciążę, to naprawdę siedzieliśmy i się tak pytaliśmy: Jezus Maria, czy dziecko będzie takie, t-
takie brzydkie jak Cezik? Albo może takie głupie jak Cezik? Albo takie wkurwiające jak Cezik? Ale żadna z tych rzeczy. Dziecko nie jest jego. I też nie moje. Kurwa, i też nie... I też Niergala był, Kuba Wojewódzki też. Nie pamiętamy, bo było nas dużo i te... Chciałem tylko powiedzieć, Cezik, ja nie wiem, czy ty wiesz, ale naprawdę mam poczucie, że twoja dziewczyna, ona też bardzo lubi wypić, choć niestety bardzo słabą głowę ma. Więc pozdrawiam cię, Kasiu, pozdrawiam cię, cześć. Ja też bardzo dziękuję, chłopakom za żarty. Dziękuję też Stronom Polska, że mnie zaprosili. To jest wielki zaszczyt. Ja się czuję bardzo wyróżniony i naprawdę, jak będziecie się dzisiaj do domu iść, szanowni państwo, w drodze do domu, będziecie się dalej śmiać ze mnie, to pamiętajcie, że też się będę śmiał z was. W drodze do banku. Dobranoc państwu. Boże, panie i panowie, ten wieczór dobiega końca. Nie będę dużo pieprzył głupot, bo już się napieprzyliśmy tu wszyscy. Wystąpili przed państwem w kolejności chronologicznej. I teraz wielkie, naprawdę szczere brawa, jeżeli się wam podobało. Mam nadzieję, że wam podobało. Maciej Buchwald. Diabeł Feliga. Cezik. Wojtek Wiedorczuk, Sebastian Rejer, Muflon i gwiazda wieczoru Czesław Mozil. I na końcu prowadziłem to wszystko ja, Kępa. I na końcu dziękuję bardzo. Dziękuję. I na końcu mam dla państwa jedno najważniejsze zdanie. Zdanie, które podsumuje ten nasz dzisiejszy wieczór. Drzwi są na wasze lewo. Dziękuję, do widzenia. To był czwarty urodziny Stand Up Polska. Przyjście zaś.